Męskie granie, kropka. Trudno się pisze książkę, w której nie kreślisz laurki czegoś, co prowadzisz od 15 lat i z czym jesteś bardzo blisko. Przede wszystkim nie artyści. Atlas grzybów jadalnych, wydanie drugie poprawione. To była petarda. Każdy przystanek męskiego to jest zbudowanie małego miasteczka w dużym mieście. Było bardzo blisko zaproszenia kory do orkiestry. Czy masz? swój ulubiony hymn męskiego grania. Niesamowite to było. To był pierwszy koncert na klasie. To było coś, czego ja, ja do końca życia nie zapomnę. Dwa dni do koncertu i nawałnica zmiata scenę. Złamała się noga w <grym> fortepianie. To była miazga. Idź do domu i się, kurde, zajmij likwidowaniem hałasu. Over. Dziś wyjątkowe spotkanie, bo okazja szczególna, a gość specjalny. Dziennikarz muzyczny, współzałożyciel i szef muzyczny Radia 357. Prowadzący koncerty męskiego grania, a dziś twórca książki o trasie koncertowej, która odegrała znaczący i odgrywa znaczący wpływ na polski rynek muzyczny. Piotr Stelmach. Dzień dobry. Witam. No właśnie, byłem przygotowany, żeby, żeby Cię zapowiedzieć, bo to naprawdę szczególna okazja, tak jak powiedziałem, żeby po prostu Cię tutaj gościć. Z reguły siedzą tutaj artyści, którzy robią płyty, tworzą piosenki, a dzisiaj spotykamy się, bo jest książka. Książka bardzo ważna, książka, która dawno mnie tak nie wciągnęła. Zabrałeś nas w podróż po 15 latach tej wyjątkowej trasy. Więc na początek gratuluję ci tego, że, że to, to stworzyłeś, bo Dzięki. jesteś połączony emocjonalnie z tym projektem i to, jak tam słychać, wszystkie ciekawostki, które zdradzasz. Co było największym trudem do stworzenia tej książki? Zbalansowanie wszystkiego. Bo no wiesz, trudno się pisze książkę, w której, um, w której y, nie kreślisz laurki czegoś, co prowadzisz od 15 lat i z czym jesteś bardzo blisko. Mhm. Ja myślę, że balans. Ten, ten balans był najważniejszy. Jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, bo mówiłeś we wstępie, że tutaj zazwyczaj siedzą artyści, którzy mm -hmm. nagrywają płyty, piszą piosenki, wydają je. Dobrze, że to powiedziałeś, dlatego że ja od, od wielu lat uważam, że audycja radiowa jest rodzajem koncertu. To jest oczywiście trochę inny koncert i mm -hmm. trochę inna publiczność, trochę inaczej reagująca, ale to jest rodzaj kontraktu. Nie? Między. Tym, kto jest w studiu, a tym, kto jest po drugiej stronie. I najlepiej, gdybyśmy sobie wtedy wyobrażali, że to jest jedna osoba. Mm, Więc okay. myślę sobie, że to jest jakiś rodzaj performanceu, który też trzeba wymyślić, dobrze zrobić i stworzyć. I, i, i taką, t, tak postrzegam rolę. Właściwie no nie ma znaczenia, czy. Trochę staromotnego czy nowoczesnego dziennikarza radiowego, ale tak to, tak to mniej więcej jest. Jeżeli chodzi o książkę, tak, ten balans był najważniejszy, no bo wiesz, no ja, ja jestem blisko tej imprezy, jestem za kulisami, wiem, co tam się mniej więcej dzieje. Oczywiście nie wchodzę w paradę organizatorom, nie czytam umów, nie negocjuję ich, ale widzę też, jaki tam jest tygiel za sceną. I myślę sobie, że, że no przede wszystkim miałem w głowie to. Żeby, żeby dobrze pokazać ten balans między tym, co jest wartościowe, ważne i istotne, a co się być może jeszcze, jeszcze albo, albo do tej pory, na przykład w ramach męskiego udało trochę mniej, co jest do poprawki, co jest do przemyśleń. Bo to wiesz, no, na, najłatwiej byłoby walnąć taką laurkę, tylko to by był wtedy folder reklamowy, a ja nie chciałem pisać folderu re reklamowego, chciałem napisać książkę. O emocjach, o tym wszystkim, co się, co się wiąże z męskim. Mhm. No, i właśnie, kiedy czytam, czyta się tę książkę, to właśnie jest tam bardzo dużo osób zaangażowanych w projekt, począwszy od, organi od organizatorów, od sponsorów, po artystów. I właśnie to też jest super, że ty zdradzasz te kulisy, o których powiedziałeś, ale z drugiej strony zadajesz im takie ludzkie pytania na no zasadzie, jak oni właśnie odczuwają to, jak oni sobie radzili. Wiele osób stawało po raz pierwszy na scenie, właśnie na scenie męskiego grania. I tutaj też jest ta, ta emocja, twoja emocja i emocja tych. Ludzi tutaj wynika te zdjęcia, które się pojawiają w, w książce. To też pokazuje, że myślimy o Męskim graniu jako o trasie koncertowej, jako o koncertach, o tym, że idziemy się dobrze bawić, ale właśnie to są wspaniałe historie ludzi. I ty udało Ci się pokazać te historie tych ludzi. To są, to są nie tylko artyści, to są też. A może uwaga, co, co być może dla niektórych będzie pewnego rodzaju bluźnierstwem, przede wszystkim nie artyści. Mhm. Bo to jest. Każdy przystanek męskiego to jest zbudowanie małego miasteczka w dużym mieście. Naprawdę. I, I co się dzieje? I jest taki 2024 rok, Szczecin. Są dwa dni do koncertu i nawałnica zmiata scenę. Nie? Mhm. Zostawia tylko właściwie stelaż tej sceny, reszta jest wymieciona w proch. I oni mają 24 godziny, żeby to zrobić, i robią. 2013 rok, Kraków, mhm. Hotel Forum. Od tego się zresztą książka zaczęła. Tak, Podobna tak, sytuacja. I to są ludzie, którzy moim zdaniem zasługują na złote medale. Oczywiście to, że ja kocham polskich artystów i polską muzykę, to jest jasne. To jest, to jest clear i to w ogóle nikt do tego nie ma wątpliwości, jest, nie jest że to jest czy? dla nich. Ta trasa mhm. jest dla nich, bo oni tam są w roli głównej. Natomiast z czym to się wiąże i jak trzeba uzbrojenie terenu przygotować, żeby dobrze zamieszkać w takim domku. O stary, to jest, to, to najwyższy szacun dla, dla ludzi, którzy to organizują i wymyślają, naprawdę duży szacun, bo wydaje mi się, że to jest ogromne wyzwanie. Mhm. Tak, właśnie, właśnie ta kwestia organizacyjna jest tutaj poruszona, ale powiedziałeś też o, o Nawałnicy, o tym co się i teraz w Szczecinie wydarzyło i co się wydarzyło w 2013 roku. I też tak myślę, czy to jest spowodowane tym, że na przykład trasa w tym roku, Zaczęła się od żywca, nie kończy się Nie, żywcą. no to jest spowodowane pogodą. No właśnie. Czyli, nie czyli mamy właśnie... na to wpływu. Znaczy hmm. mamy na to wpływ taki jak, jak ty albo Jana w bieg rzeki Wołga, albo Wisła. Mhm. Żadnego. Mhm. To, to wiesz, to, to, so, to są sytuacje żywiołu, które się po prostu dzieją i jako organizator musisz na to zareagować. Myślę, że było bardzo blisko do tego, żeby powiedzieć pas, jeżeli chodzi o Szczecin. No bo widziałem filmiki z tego, mhm. co, tam, co tam aura wyczyniła. Na polu festiwalowym, ale organizatorzy byli ponad to i to zrobili, ogarnęli to. Więc to, to nie ma znaczenia, że to jest 15, czy 20, czy 5, czy 10 trasa. Ma znaczenie to, jak się w sytuacjach ekstremalnych taka ekipa potrafi zachować i jak się powinni, znaczy i jak, jak potrafi, że tak powiem, udowodnić na przekór czasami fizyce i naturze, że, że pewne rzeczy są możliwe. Naprawdę, totalny szacun. Mhm. A, a właśnie, bo ja zapytałem o, o ten żywiec, że, że zawsze wszyscy kojarzyli przez te wszystkie lata o tym, że w żywcu jest e, finał. Właśnie dużo ludzi jeździło, bardzo dużo moich znajomych wybierało zawsze żywiec mm. na, jako finał, mm. też na te widoki, jak zawsze. Nie, 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 nigdy nie byłem w żywcu na finale, ale zawsze właśnie spotykałem się z filmami albo z e, opiniami ludzi. No i właśnie e, w tym roku mówią, że, że szkoda, że nie żywiec na, na finał. I właśnie zapytałem pod tym względem, że żywiec dlatego nie, bo pogoda? Bo właśnie przy, przez to, że ostatnie edycje w żywcu tam się wyda, wydarzały różne historie ze względu na pogodę. Myślę, że to tak naprawdę ma wszystko na to wpływ. Logistyka, okay. trochę inne ułożenie trasy, trochę może to, że ten koncert u źródła, czyli właśnie w żywcu, no właśnie, je, może od niego trzeba zacząć, tym razem jubileuszową trasę Warszawy wziąć na koniec i zorganizować w Warszawie jak do tej pory największy koncert męskiego, bo to tak ma być. Mhm. I, I to na, największy, jeżeli chodzi o liczebność widzów, słuchaczy, koncert męskiego grania. Yy, także no, teorii spiskowych jakichś bym się nie doszukiwał, no, no ale nie. po prostu mamy trochę odwrócone lustro w tym tak. roku, A, ale i tak, i tak, koniec końców mam, mam nadzieję, że to, co się będzie na scenach działo, to będą rzeczy najważniejsze. Mhm. Powiedziałeś o tym, że w Warszawie będzie największy. Jaki był dotychczas? To znaczy, że wiesz coś może o tym, że bilety jeszcze się pojawią? Sprzedaży? Zatrzymy czy to już. Pytaj kolej... organizatorów. Okay, czyli ty nic nie wiesz tam. Z... Pytaj organizatorów. Okay. Wiesz, powiedzenie dzisiaj, że tak, będą bilety albo mm -hmm. nie, nie będzie biletów, to w kontekście najbardziej. Yy... Mrocznego pożądanego przedmiotu wakacji w Polsce od mhm. 15 lat, czyli biletu na męskie granie no jest właśnie. niebezpieczne. Więc to pytanie do organizatorów. Tak, a właśnie a propos, a propos biletów, to w książce jest właśnie Męskie Granie w liczbach, i Aha. jedna z liczb to jest to, że w 2018 roku na każdy z 45 tysięcy biletów przypadało 8 chętnych. Nie chcę myśleć, ile jest w 2024. Też początek, początek, czyli ten singiel z 2018 mhm. roku, on zrobił genialną robotę, ja w ogóle uważam, że. Że, że to była jedna z tych tras, które zrobiły męskim, które zrobiło męskie granie męskim graniem, tak naprawdę. Bo to było kilka takich um, edycji, pierwsza na pewno 2016, czyli słynna Watacha, i kapitalny zespół. Właściwie po dwóch muzyków obsługujących każdy instrument zespół, który skonfigurował, wymyślił y i zaprosił do współpracy Tomego Organek. 2018, ze względu na to, że tam ten początek to był taki hymn męskiego, który mam wrażenie bardzo mocno i, i jako pierwszy tak mocno wyszedł poza Męskie Granie. Mhm. Czyli on nie był tylko singlem. No nie chcę powiedzieć słowa wewnętrznym i ogólnopolskim. On był singlem w ramach tego, co my możemy mhm. tu zrobić w Polsce z muzyką globalnym. Niesamowite to było. Niesamowite to było. I, i myślę sobie, że, że to utwór, między innymi utwór sprawił, że ta publiczność tak dopisała i tak się dobijała o bilety. No i dobrą, dobrze pojętą siłą rozpędu to, to trwało i trwa w kolejnych latach. No właśnie, powiedziałeś o utworze Początek. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że tak jak na początku powiedziałem, że to jest książka, że to się dzieje artyści, ale kiedy czytałem tę książkę, to właśnie słyszałem muzykę w tle, w głowie. Kiedy czytałem historię o i ciebie też bardzo, czy o supermocach, czy właśnie o początku, to, to słyszałem te utwory, i to jest też, to jest też moc tej książki. moc tego pisania, właśnie, także trafia to do odbiorcy, ale właśnie a propos początek, właśnie w książce przeczytałem też ciekawe, ciekawą rzecz, i wiele jest takich informacji, ale o początku było to, że były trzy chyba utwory, dwa jeszcze inne, które walczyło o to, żeby być hymnem tej edycji. A po drugie też o tym teledysku do utworu Początek, że wszystko było po prostu y, tam o, naprawdę i Dawid, i Cortez, Master i Shot, tak. Master Mastershot dokładnie wszystko, bo jak zobaczyłem wczoraj ten teledysk, to faktycznie dopiero to wtedy zobaczyłem. Zwróć uwagę, że tam jest tak, że jak słyszysz wersję utworu z teledysku, mhm. to na się Delikatnie różni od tej studyjnej, tej wypieszczonej, tej mhm. takiej oficjalnej, takiej, która została zarejestrowana w studiu, bo oni to grali na żywo. Tak, tak, tak. Więc tam nie ma żadnych nakładek, podkładek, upiększeń. Tam jest po prostu to, co zagrali i tak jak się poruszali po tym, po tym planie, to to jest oddane w teledysku i to słychać. No to, to zdecydowanie rewolucyjna sytuacja mhm. była. To, to było, ja myślę, że w ogóle początek, 2018 rok, i co za tym idzie, również metoda, w, jakim, w, w jakiej te, te utwory były grane przez orkiestrę na końcu, była inna, dlatego że my zdecydowaliśmy trochę w ostatniej chwili, po próbie generalnej, że od początku zaczynają. Że to nie jest utwór, który będzie na koniec, na finał, tylko zaczynają od tego utworu i dopiero. Pod koniec zagrają go raz jeszcze, tym razem na finał. No przewróciło nam to trochę artystycznie w głowach, artystycznie. Podkreślam i super. Kiedy właśnie w tej książce pojawia się bardzo dużo artystów, bardzo dużo organizatorów, o tym też wspomniałem, ludzi odpowiedzialnych za trasę Męskiego Grania. I ty zadajesz im tam wyjątkowe pytania, i chciałbym zadać, powtórzyć te pytania, ale do ciebie, żebyś. Oczywiście nie wszystkie, ale takie pojedyncze, żebyś ty spróbował na nie odpowiedzieć. Quizik, tak? Ale nie, to nie będzie taki quizik, tylko bardziej jestem ciekaw, bo pojawiały się wielokrotnie do artystów, właśnie, do organizatorów, ale chciałbym sprawdzić. Co Jasne. Tobie się kojarzy z męskim graniem? Sure. Pier pierwsze pytanie to właśnie twoje pierwsze skojarzenie z hasłem męskie spotkanie, granie. Spotkanie, ludzie. Spotkanie i ludzie. Ludzie mm -hmm. i spotkanie. Odpowiedziałeś, odpowiedziałeś wcześniej, czyli to jest już. Dobrze, bardzo dobrze znasz te pytania. Wiesz co, no tak, <laughs> dlatego że one są. Trudno było ich nie zadać, nawet jeżeli mm -hmm. one się powtarzały, bo to uznałem, że to jest takie, że męskie granie może, może być tyle męskich grań, ile, ile osób, które na to mm -hmm. patrzą. Nie? Że jeden może na przykład, jednemu może to się podobać, drugi może mieć wątpliwości, trzeci może mieć totalny fan z tego, że na zapleczu spotyka swoich kumpli z branży, mm -hmm. z którymi się nie spotykał, nie widział dawno. Czwarty może, nie wiem, cieszyć się totalnie wizualami, tym, że pójdzie na koncert z rodziną, ale w takim dobrym tonie, nie tam, że wiesz, przekąska, kiełbaska i frytki belgijskie i heja, tylko, tylko pójdzie, żeby coś przeżyć. No, więc, więc dlatego te pytania mniej więcej są, znaczy mniej więcej, nie wszystkie, ale niektóre się powtarzają. Mm -hmm. Ale właśnie bardzo fajnie, że one się powtarzają, bo można właśnie sprawdzić różnego rodzaju właśnie przeżycia, mm. bo to się wiąże z przeżyciem, bo wiele właśnie osób odpowiedziało jakichś, o ludziach, o muzyce, a właśnie ty powiedziałeś o spotkaniu. Myślę, że, że to, to, to super mm. też twoja perspektywa. Drugie pytanie to, czy masz swój ulubiony hymn Męskiego Grania? Nie. Nie dlatego, że są słabe i tak je odbieram, tylko dlatego, że bardzo trudno mi jest to mhm. wybrać. Swego czasu może nawet robiłem taki ranking. Może uważałem, że jutro jest dziś z 2013 roku z tym słynnym wersem Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Mhm. Który rymował OSTR. A był takim, takim utworem, który do mnie przylgnął najbardziej, ale, ale nie, Dzisiaj dzisiaj... No myślę, że kilka było naprawdę ważnych. No. a jeżeli powiem, że spośród 15, to też nie jest jakiś zbiór, wiesz, mega ogromny. Mm -hmm. A jeżeli jak, jakiś utwór pominie, to znaczy, że co? ktoś może to odebrać, że był mniej istotny? No nie, więc neutralnie. Okej. Okay. A powiedz mi o twoje, bo tam pojawiały się właśnie najmocniejsze wspomnienia ze, ze wszystkich edycji męskiego grania. To najmocniejsze słowo właśnie o tym, jak powiedziałeś o tych, o tych kulisach, tego, mm. tego tej trasy, to twoje najmocniejsze takie wspomnienie. Z, może najmocniejsze versus najlepsze wspomnienie z tych wszystkich edycji? Puch. No znowu, no wiesz, no... Wspaniałe koncerty. Hej, 2012 Żywiec. Myslowic, pierwszy Żywiec i później Wrocław, 2011. E, Aleksandra Kurzak. E, Jakub Józef Orliński. Piernikowski. Zdechły Osa. Matylda Łukasiewicz, występy na scenie Radia 357 i Skody, orkiestry, 2016 rok, pierwszy koncert orkiestry z tamtego roku w Poznaniu, no to było coś, to był pierwszy koncert na placie. Mhm. to było coś, czego ja, ja do końca życia nie zapomnę. Eee, słynny koncert Leszka Możdżera na rozstrojonym fortepianie po tym, jak się złamała noga w tym instrumencie tak, w tak. nie? Maria Peszek. Maria Peszek i Jan Peszek na Kurwiam Zen. No przecież to, było, to była petarda. Alcy Drinkers. Znakomite, po prostu znakomite występy. I później Titus gościnnie w zespole WW. Kazik z kultem. Nie, Kazik sam z zespołem organek. Ich wersja utworu polska, a utwór. O, też na przykład Krzysiek Zalewski Ze Zbyszkiem Hołdysem Po raz pierwszy Zbyszek od iluś tam lat Pokazał się na scenie No to wiesz no to, to, są, to są takie momenty, które jak zapowiadasz Kaśka Nosowska śpiewająca utwór Dancing with tears in my eyes Zespoł altra Vox moją piosenkę życia Kaśka Nosowska śpiewająca w 2014 roku Utwór się ściemnia Manamu Artur Rojek No to przecież Brodka jakie koncerty dawała i to od grandy poprzez tę najnowszą płytę. To tam naprawdę, naprawdę jest z czego wybierać. Janerka. Mhm. Ja pamiętam, jak Lechu po raz pierwszy wkroczył ze swoim zespołem w 2011 roku na scenę, to tam naprawdę nie, nie było czego zbierać. Pozamiatane. Więc ja, ja mam bardzo długą listę, potężną listę mhm. takich występów, które dla mnie były na maksa istotne, ale wskazanie jednego, Mm -hmm. Nie podejmuje się. No właśnie, duż, ba, bardzo dużo powiedziałeś o tych muzycznych aspektach. No tak o, Wilczyński, który, mm -hmm. na przykład, Mariusz Wilczyński, który rysował do muzyki granej improwizowanej zespołu Kim Nowak. No to wiesz, no to Tomasz Stańko, no hej. Mm -hmm. no to, to, są takie, to są takie momenty, kiedy wiesz, widzisz Stańkę, który schodzi po próbie i mówisz, panie Tomaszu, zagra nam pan coś na żywo do mikrofonu, bo właśnie prowadzimy audycję. I mówi, oczywiście, prawda? I jest po prostu. Wow, no masz łzy w oczach, bo, bo, to, bo to są rzeczy, które zostają. Mhm. Ale właśnie kiedy, kiedy o tym opowiadasz, to mam wrażenie, że tych książek jeszcze powstanie wiele, bo po prostu jesteś e, encyklopedią, jeśli chodzi o męskie granie. I jak właśnie opowiadałeś o tych emocjach, i pojawiały się emocje na Twojej twarzy i to, jak mówiłeś, to to właśnie pokazuje ten fenomen męskiego grania. Wiesz co, książek nie powstanie wiele. No, ja mogę zrobić na dwudziestolecie <grym> jakieś tam uzupełnienie, mhm. wydanie, drugie poprawione. Atlas grzybów jadalnych, wydanie drugie poprawione. E, więc mogę coś takiego zrobić, ale to jak będzie zapotrzebowanie na to oczywiście. Okay. Natomiast na razie mamy to. Mhm. Ale właśnie kiedy opowiadasz o męskim graniu, to właśnie powtórzę, że, że pokazujesz, pokazujesz ten fenomen męskiego grania. Ty jesteś od, od początku w tym projekcie i kiedy właśnie o tym opowiadasz, to z Twoich ust po prostu widać ten fenomen tego męskiego grania o, o tych, tych emocjach, które się. Kształtują. A jeszcze kiedy czytasz na przykład o Zbigniewie Wodeckim i midzen jedyny koncert, o, to był koncert. To był koncert. No to był koncert w 2015 roku, 1 sierpnia, w Poznaniu na polanie harcerza. Mhm. To była miazga. Naprawdę. I wiesz, było bardzo blisko zaproszenia Kory do orkiestry. Już wiemy, że to się nie stanie. Już wiemy, że Zbyszek swojego koncertu nie powtórzy mhm. w jakiejkolwiek konfiguracji, czy z miczami, czy nie. No to, no wiesz co, no ja, ja, jestem, ja, nie, ja nie jestem zapowiadaczem tych koncertów. Ja się tak nie, nie odbieram. Ja jestem gościem, który chciałby tym ludziom coś opowiedzieć mhm. w związku z tym, kto się za chwilę na scenie pojawi albo kto się przed chwilą na tej scenie pojawił. Ja mam to przybliżyć. Ja mam dać taki moment, w którym ten artysta jest na scenie witany nie przez multimedia. Mhm to ja mam sprawić, że ten artysta wchodząc na scenę i z niej schodząc, on nie może czuć deadline'ów. E? Oczywiście są tacy, którzy przewalają. Są tacy, którzy grają ciut krócej. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to bardziej, żeby, żeby ludzie, którzy są przed sceną, oni na dzień dobry też się z tym artystą spotkali. Żeby to nie była taka, wiesz, nie, Że on wchodzi, dobra, następny. Tu ekran ci pokazuje strzałkę w lewo, a na tej scenie będzie grał ten, a ten będzie grał po prawej. To, to żywy człowiek jest po to, tak mi się wydaje, no chciałbym tę funkcję tak widzieć. Żeby, żeby tych artystów, tych ludzi, ich twórczość przybliżać. Mm -hmm. W tym krótkim słowie, ale jednak przybliżać. Ale dużo czasu potrzebowałeś na to, żeby właśnie tak odbierać swoją funkcję tam na męskim graniu? Bo... Co, ja, ja od zawsze ją tak odbierałem. Okay. No nie, no, 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 gdybym ją odbierał, wiesz, gdybym ci powiedział, że przez, od 2010 do 16 odbierałem inaczej, a później już inaczej, no to byłoby, to byłby idiotyzm. Ja ją od zawsze tak odbierałem. Mm -hmm. Ja nie, nie uważam, że... że, że ja, ja, to jest moja codzienność, to jest mój, mój, mój zawód. Jak ja to. Za... Często mówię najfajniejsza robota na świecie. Znaczy wyjść i mówić coś o muzyce. Mhm. Czy to wejść do studia, czy wyjść na scenę? To nie jest y, sytuacja, w której odptaszasz wykonane zadanie. E? Mhm. Nawet jeżeli sobie łamiesz żebra, ręce, że się wypieprzysz na tej scenie, albo z niej spadniesz, bo to też miało miejsce, to. No, no to dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że, że gdzieś w środku masz jakiś stosunek do tego, co za chwilę tu będzie grane albo co było grane. Mhm. I to nie jest, to nie jest um, odfajkowane. Nigdy tak tego nie traktowałem. No bo, no bo umówmy się, no spośród tych wszystkich imprez, męskie w ogóle jest chyba jedynym, kiedy my wychodzimy na scenę i coś mówimy, że to prowadzimy. Mhm. No tak. To się rzadko zdarza że na, na, na innych tego rodzaju festiwalach czy impreza, no ale tak to jest skonstruowane tak. i bardzo dobrze, ja się, ja się na maksa z tego cieszę. Ale bo, bo właśnie powiedziałeś bardzo ważne słowa i czasem mam wrażenie, że właśnie ta taśmowość się wkrada w różnego rodzaju koncerty, festiwale, jak ktoś kogoś zapowiada I, i to też daje bardzo dużo do myślenia, co powiedziałeś o tym, żeby że ktoś, kto zajmuje się tym, może pomyśleć, bo, bo, bo to są bardzo ważne słowa, żeby nie podchodzić do tego, że, że następny, następny, następny. I właśnie to też czyni wyjątkowym to, że jesteś tam. Że jesteś na męskim, że jesteś nierozłączną częścią tej orkiestry. Po <laughs> Wiesz prostu. Co, no, ja nie mogę powiedzieć, że ja się czuję kimś wyjątkowym. Ale ja czuję odpowiedzialność za to, co robię. Mhm. To, to, to są dwie różne rzeczy. Zawsze tak było i... No, jak będzie OK, to mam nadzieję, że tak pozostanie mm. jeszcze przez jakiś czas. Ale na przykład y, przytoczona sytuacja w książce, jak musiałeś przez 35 minut, chyba y, ktoś... Ch... Maria Peszek, ludzie chcieli, żeby był bis, mm. tam napisałeś, że nie ma opcji, po prostu nie ma bisów, wszyscy po prostu jednakowo traktowani i właśnie coś się... Co, wydarzyło się chyba przytoczona sytuacja... Tak, z Możdżer i, tak. i Leszek Możdżer i jego fortej nie na nogę. Don't? Tak, tak i właśnie, że przez 35 minut musiałeś tam być i sprawić, żeby ludzie chcieli tam zostać. I to też, to też nie było wtedy innych scen, nie mhm. było multimediów. E, po prostu my byliśmy, ja byłem jedynym łącznikiem między jednym a drugim koncertem. No to sobie teraz wyobraź. E, masz scenę, kończy się koncert, mhm. wiesz, że musisz mówić przez 4-5 minut. No to to jest do ogarnięcia mhm. bez problemu, nie? Ja niektóre pytania odpowiadam Ci tutaj 3,5 minuty czy 4 minuty. Więc co, co to za problem? No ale wiesz, po, po 6 minutach robi się gorąco, bo menadżer sceny kiwa głową, że, że nie, że leć, nie? Po dziesięciu minutach już nie wiesz, co się dzieje, on w dalszym ciągu kiwa głową i w pewnym momencie przechodzi obok ciebie, idzie do ciebie i mówi, szyj, bo złamała się <laughs> noga w fortepianie. Leć! No im, A masz przed sobą 5 tysięcy ludzi. Hmm. Pięć tysięcy ludzi. I musisz coś z nimi zrobić, znaczy musisz ich zabawić, entertain me musisz sprawić, żeby nikt ci nie wylazł z tego, z tego koncertu, nie machnął ręką i nie pomyślał sobie, co oni pierdzielą, po prostu, Jezu. No to, proszę bardzo, no to masz challenge, nie? No to wziąłem to na plecy i przez 35 minut opowiedziałem pół historii trójki audycji, jak się je tworzy, pół historii męskiego grania, jak się tworzy trasę i co się dzieje na zapleczu, jak artyści ze sobą korelują, współpracują i tyle, no. I w pewnym momencie Janek Wiedział, oh, dobra, zapowiadaj, no, go. Ale po tym rzeczywiście, po tym momencie zrozumiałem, że może, może się do jakiejś roboty nadaje. Mhm. No właśnie, to jest ten, ta, ta istota, o której mówię, że właśnie jesteś nierozłącznym elementem męskiego, chociaż nie chcę, element może to złożyć. jesteś nierozłączną osobą. Przy tym projekcie, po prostu, że, że właśnie to, to, w jaki sposób ty działasz, w jaki sposób myślisz o tym, co się tam dzieje na scenie, to wiadomo, że tylko ty to wiesz, ale ty właśnie opowiedziałeś to, jaki ty masz do tego stosunek. I właśnie to jest, dlatego warto przeczytać tę książkę, bo ty jesteś, myślę, że, jedyną osobą, która może tak dużo o tym opowiedzieć i w taki sposób opowiedzieć ludziom, żeby oni męskie granie kochali tak jak właśnie kochają. Ale A może tak. wiesz, no może też przy okazji jestem wciąż najgorszym krytykiem tej trasy. No bo jedne, na świecie, no bo jednak jestem osobą z, to, z, tym, z tym związaną. Ale no, no nic, no, mam nadzieję, że tam balans jakiś jest hmm. zachowany. Tak jak się mówi, że w bliższym najłatwiej gdzieś tam się wyszukać w nich jakieś coś, jakąś niedoskonałość i tak dalej, więc to jest tw twoja, twoja bliska Wiesz, złapanie dystansu do takiej rzeczy, no kiedy się pisze taką, taką knigę, no to rzeczywiście to, to, to łatwe nie jest, ale ja, ja w ogóle zasadniczo myślę, że, że, że radio to co robię, na przykład 3 5, 7, hmm. to to polega na balansie, to polega na zdrowym, normalnym, fajnym balansie i nie przeginaniu mhm. w żadną ze stron, z żadną z ekstrem. Mhm. Z muzyką, ze słowem, ze sposobem opowiadania o muzyce, przedstawiania jej, ze sposobem prowadzenia audycji słownych. To gdzieś wszystko musi mieć swój fajny środek. Bo radio to jest ostatnie medium, jakie człowiek wynalazł, które będzie czarno-białe. W radiu nigdy nie ma tylko czerni tylko bieli, tylko jest mnóstwo barw, kredek po środku. Mhm. Musimy z tego umieć korzystać po prostu. A powiedz mi, bo kiedy czytam tę książkę i kiedy słucham ciebie, to wiem o Twojej pasji. I ta pasja wciąż w tobie jest tak duża, że ta pasja nie zamieniła się w to, że ty traktujesz to jako pracę, tylko że tam podchodzisz do tego, że jedziesz tam z pasją na każde męskie ranie. No spotkanie z ludźmi wiesz, no, muzyka, pierwsze koncerty w danym mieście orkiestry. W tym roku na przykład, w 2024 miałem tak, że nie chciałem znać line-up'u. Mm -hmm. A, a line-up... Znaczy nie line-up'u, tylko tracklisty, przepraszam. No Właściwie ciężko Znaliśmy. <laughs> tracklisty nie chciałem znać. I pokazano mi tę tracklistę miesiąc przed, mm, przed trasą zapomniałem. Mm -hmm. I, 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 I były pytania. Ty chcesz zobaczyć, co będą grali? Nie. Zostawcie mi to, nie? No i, i sobie zobaczyłem. że co, no Muzyka akurat jest tak. Ja nie wierzę w ogóle w dziennikarza muzycznego, który jest odesany z emocji. Mhm. No bo jak, no to jak masz przeżywać muzykę? Czym? Mają cię podłączyć do prądu i masz generować e, fakt, że ją odsłuchałeś, i nie wykazywać w związku z tym żadnego szybszego albo wolniejszego bicia serca, żadnego nie wiem. Albo, albo radości, albo łez, albo w kurwu, no, no masz tego nie robić. No to, to jak się, jak masz tak podchodzić do muzyki, tylko w sposób akademicki i rozpisywać mm -hmm. wiesz, akordy funkcyjne, i myśleć sobie o progresjach akordowych i o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest zgodne z mm -hmm. podręcznikiem, czy nie, to idź do domu i się kurde zajmij likwidowaniem hałasu. No. To, to, ja nie wierzę w takich dziennikarzy <laughs> muzycznych, którzy nie pracują emocjonalnie, mm -hmm. ale na, na emocjach ta robota polega. Dużo też w tej książce pojawia się pytań odnośnie nazwy, samej nazwy męskiego grania, że wciąż gdzieś tam czuję pewną kontrowersję, która gdzieś może bić i o tym, jak dużo właśnie rozmawiasz ze swoimi gośćmi, mogę tak powiedzieć, o, o tej nazwie. Czy myślisz, że ta nazwa budzi jeszcze jakąś kontrowersję, jakieś właśnie oznaki szowinizmu? Płagam. A ja już myślałem, że wszystko tam wyjaśniono. Znaczy jasne, ale właśnie zastanawiam się, jak, czy ty się spotykasz z czymś takim? No bo jest. Tak, bo tak, no, cały czas się spotykam. Mhm. Męskie, miętkie, niemęskie, niemiętkie, mhm. twarde kobiece. No, wiesz, ludzie sobie lubią tworzyć interpretacje, często nadinterpretacje dodawać, odejmować, tworzyć własne teorie spiskowe. A najlepiej jeszcze, jak je wpuścić do sieci, żeby to żyło własnym życiem. Mhm. Męskie granie kropka tak to się nazywa. A, over. Tak, i tu jest właśnie bardzo dobrze to opisane. Zadałem to pytanie, wiesz, też właśnie z myślą o tym, że, że, że pojawiają się jeszcze komentarze, jak wejdziecie na przykład na YouTube'a i, i pojawiają się komentarze odnośnie nazewnictwa i to jest właśnie bardzo dobrze wytłumaczone. Ja też zawsze podchodziłem do tego, że nigdy nie dopisywałem, nie, nie szukałem dodatkowego znaczenia. Męskie granie też dla mnie było z tą kropką i tyle. Po prostu męskie granie i to jest ta, ten cały fenomen, ta cała co, marka. Dzisiaj to już po tylu latach to jest dla mnie totalny suchar i taki mhm. w złym w złym guście to. Mhm. To jest takie, wiesz, no jakbyś się kogoś czepiał, wiesz, bo, ma na, bo, bo nosi nazwisko Noga. No, prawa Noga, lewa Noga, i byś to mhm. powtarzał przez 15 no, lat. No, no, tak. Może 5 pierwszych razów e, to było fajne, przez, przez tyle razów, właśnie, ale, ale po, po 20. już myślisz sobie serio, a po 1584. myślisz sobie. Fuck. No więc ja. Sz, 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 szczerze, ja mam dosyć. Mhm. Akurat tłumaczenia te, tych zawiłości, odpowie, od, je, je, odpowiedzi na to pytanie mam dosyć, bo to jest takie już. No, Frustrujące leczące nie, nie wiem. Nie co, czego ci ludzie słuchają? No, y, 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 szukają, przepraszam, nie słuchają. Nie, na, na, naprawdę to jest takie, wiesz. Jak coś jest dobre i funkcjonuje, to trzeba koniecznie to ulepszyć albo popsuć. No, my mhm. jesteśmy absolutnymi specjalistami w tym zakresie. Okay. Wiesz? Cała, cała, cała istota męskiego polega na tym, że ona ma taką nazwę, a nie inną, i w związku z tym teraz się dowalimy, będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze, będziemy międlić to, mielić po prostu jak mielonego, który już jest zmielony 800 razy i jeszcze będzie nam mało. No, naprawdę. Polska. Tak, dokładnie. Ale powiedz mi, bo jeszcze Mela Kotelu właśnie ym, powiedziała t, y, tam o tym, że marzyłaby o tym, żeby kiedyś była kobieca orkiestra. Myślisz, że to się może zdarzyć? A dlaczego nie? A, a, a myślałbyś o kimś, kogo byś tam właśnie dał? To, na łomenki? Słuchaj, to wiesz co? Ja, ja tylko nie chcę po prostu znowu rozmawiać, ilu mamy mężczyzn, zdolnych mm -hmm. wśród artystów, mm, tak, a ile kobiet, bo jakby. Rozmawiając o tym, podbijamy sam fakt, że coś tu jest jakaś, że, że, że jest jakaś proporcja, nie okej, okay, że jest jakaś asymetria. Mhm. No Ja na przykład jako dziennikarz muzyczny uważam, że girl power, to hasło w ostatnich latach w muzyce istnieje. I po prostu i tyle, i się, i się tak samo cieszę z tego, jak, jak, jak z tego, że faceci coś fajnego zrobią, albo jak zrobią coś kobiety, tak naprawdę no ile i. i Ile razy będziemy podbijać fakt męskości albo kobiecości mhm. na męskim? Tyle razy to będzie właśnie kontrowersyjne. W związku z tym orkiestra złożona z samych kobiet. Bardzo proszę. Mhm. Przecież były projekty specjalne A właśnie, tak, jeżeli tak, już tak. o tym rozmawiamy i musimy rozmawiać o na mhm. projekt zrobiony przez Tomka Organka, gdzie um, ta rola naczelna, ważna, przeistotna, niezbywalna kobiet w świecie. Ona na takich koncertach była uwypuklana, podkreślana, podnoszona. Orkiestra? Proszę bardzo. Tak, ale właśnie w tej książce też jest pokazana właśnie historia kobiet, które gdzieś tam wchodziły w, te, w to męskie granie, od, od, od pokazanych, kto się pierwszy pojawił, jak to wszystko się zmieniało, jak kolejne kobiety do, do, dołączały. Mhm. Też jest to element tej książki. i Też tam piszesz o tym, jak właśnie kobiety się zaczynały pojawiać, pojawiały się właśnie specjalne projekty. Bożena Janerka, Kasia Nosowska. Mnóstwo innych. Monika Brodka, mela Koteluk, mela Koteluk, Daria Zawiałów. No to przecież to jest no. dla mnie, to, to jest równie istotne, jeśli tak. nie istotniejsze. Nierozłączna, nierozłączny element męskiego grania Wiesz, po prostu kobieta. Tak, dla polskich klasycznych melomanów męskość musi być zaakcentowana poprzez koszulkę bez ramionczek <coughs> i pot i rolnicze riffy. To wtedy jest ok, i wtedy to jest męskie, i to jest jedyne wartościowe. I Wincy Roka. No, no. Można dyskutować. Można dyskutować, tak, ale m, powiedz mi jeszcze, bo rola młodych artystów jest też bardzo ważna na męskim graniu, bo bardzo dużo artystów debiutowało na męskim graniu i dziś scena Radia 357, scena RZ. Mm. Pojawia się bardzo dużo młodych artystów. I powiedz mi, e, wiem też, że bardzo dużo ludzi, ja też współpracuję z młodymi artystami, bardzo dużo młodych artystów jest szansa, że zobaczy ten wywiad. Powiedz mi, co taki młody artysta powinien robić. Czy jest coś takiego, żeby pojawić się na męskim graniu? Nic. Powinien, oprócz tego, żeby, żeby był zgodny ze sobą i robił dobre rzeczy. Mhm. Bo wiele są z nim zgodne, nic. Mhm. Wiele artystów marzy o tym, niektórym, niektórym się właśnie spełniają to marzenia, na przykład w tym roku Iwo artystka wystąpiła właśnie w Szczecinie teraz i to też są super historie, że młodzi artyści mają swoje miejsce. To jak wspomniana też historia Corteza, który Zagrał najkrótszy koncert w historii. Wyszedł swoją, swoją jedną piosenką i zagrał piosenkę ja, Zostań. Zostań. Tak, i tak właśnie kor tak pokazaliście kortezę na męskim graniu. To też, jest, to też są świetne historie. Znaczy, to są rzeczy, które zostają najbardziej, wiesz? Tak mi się mhm. wydaje. Taki, takie cztery minuty, z których później robi się 80 minut, 50 minut, dwie godziny, a robią się całe trasy koncertowe. Ktoś jest, że tak powiem, wysłany do tego artystycznego mhm. boju, bo my mówimy: popatrzcie zasługuje na to, zwróćcie na niego uwagę, posłuchajcie, powiedzcie innym. Taka też jest nasza rola. Robić swoje tyle. Zatem też ostatnie pytanie, bo to, że ludzie chcą chodzić na koncerty męskiego grania, to jedno i wiem, że do, do tego nie trzeba ich namawiać, ale dziś rozmawiamy o książce. Dlaczego twoim zdaniem warto uzupełnić wiedzę o męskim graniu i przeczytać tę książkę? Można, ale nie trzeba. Okay. To jest fakultatywne, ale nigdy obligatoryjne. No to jest spisane te nasze przygody przez 15 lat tej fantastycznej bandy, tych wszystkich łobuzów i łobuziar. Mam nadzieję, że to, to jest chyba też. Um, Jakoś tak, tak mi się wydaje, pierwsza, pierwsza książka, przynajmniej na tym rynku, o trasie koncertowej, mm -hmm, tak. która portretuje trasę koncertową. No, jak ktoś ma ochotę, czuje się z tymi koncertami związany, coś te koncerty mu dały, coś przeżył, no to mm -hmm. zapraszam. Tak. Bo Męskiej granie to nie tylko muzyka, to nie dający się kontrolować żywioł. Zwłaszcza wśród publiczności, tak. co często obserwuję. Kwit Tylko bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas i że mogliśmy porozmawiać o tej książce. Raz jeszcze gratuluję i zachęcam do czytania i na pewno do zobaczenia pod sceną, bo to tam wszystko się dzieje. Dziękuję. dziękuję. Męskie granie, kropka. Trudno się pisze książkę, w której nie kreślisz laurki czegoś, co prowadzisz od 15 lat i z czym jesteś bardzo blisko. Przede wszystkim nie artyści. Atlas grzybów jadalnych, wydanie drugie poprawione. To była petarda. Każdy przystanek męskiego to jest zbudowanie małego miasteczka w dużym mieście. Niesamowite to było. To był pierwszy koncert na klasie. Mhm. To było coś, czego ja, ja do końca życia nie zapomnę. Są dwa dni do koncertu i nawałnica zmiata scenę. Nie? Złamała się <grym> noga w fortepianie. To była miazga. Idź do domu i się kurde zajmij likwidowaniem hałasu. Over.